W zasadzie dobry wieczór, proszę Państwa. Bardzo mi strasznie miło, że przyszło Was tylu. Sądziłem, że na błazna nie przychodzi tyle osób, ale bardzo mi z tego powodu miło, bo mam do powiedzenia tak w zasadzie. Zastanawiałem się, co można zrobić w 10 minut, widzę, szedłem do tego wniosku, że w zasadzie niewiele można zrobić, oprócz powiedzenia tylko tego, co z czym bije się tak naprawdę od 20 lat, bo jak Państwo wiedzą, jeżeli chodzi o prawa autorskie i o sprzedaż nośników akurat dźwiękowych, to mam tą przyjemność reprezentować pierwsze, drugie i dziewiąte miejsce w historii ZX-u, jeżeli chodzi o czas po 1989 roku. I jakby z tym prawem autorskim na co dzień się spotykam w różnych aspektach swojej własnej działalności. Ja od samego początku tak naprawdę bardzo sceptycznie podchodziłem do tej instytucji, która już przez samych moich kolegów, gdy zaczynałem w tej branży, była różnie przedstawiana. Generalnie chciałbym od razu powiedzieć, ja nie jestem malkontentem i proszę tego w ten sposób nie odbierać. Ja zawsze powtarzam, że chciałbym ponarzekać, ale nie mam na co. Więc ja tu tak naprawdę tak, to jest bardzo dla mnie ważne, dlatego że wychodzę też z takiej zasady, która też jest bardzo istotna i się z tym absolutnie wiąże, że jest strefa wpływów i strefa zainteresowań. Jeżeli na coś nie mam wpływu, to nic mi z tego, że jestem tym zainteresowany. A mam takie nieodparte wrażenie, że od kilku lat jako autor tekstów, autor muzyki, różnych projektów, które są chronione prawem autorskim, jednak nie jestem dopieszczony, ale nie będę narzekał, mówię, absolutnie nie narzekam, po prostu tak jest, nie mam na to wpływu. Wydaje mi się, że rzeczywiście, i to też nie jest moim zamysłem, żeby Państwu teraz powtarzać tak naprawdę, bo głównym tematem jest prawo autorskie, a nie ZX, no ale ZX się w tym naszym kraju akurat wiąże z tym, że należy jakby tego prawa autorskiego, no dbać o to prawo autorskie, przestrzeganie tego prawa autorskiego. Ja doświadczyłem samych negatywnych opinii, nie wiem, czy powinienem o nich teraz mówić. Myślę, że nie chciałbym Państwu zaprzątać tym głosem. Może jakiś taki mały przykład dlatego, żeby zwizualizować problem. Ale jedna rzecz, którą mam zapisaną tam na samym początku tej kartki, o której chciałem przeczytać, to jest jedna podstawowa. My nie jesteśmy w stanie, i myślę, że w obecnej sytuacji na pewno nie, nie jesteśmy w stanie gonić za nowelizacją prawa autorskiego, bo nowe technologie idą tak daleko naprzód, że już nie chodzi tylko i wyłącznie, żeby dogadywać się z tymi wielkimi tego świata, jak to będzie Spotify, Deezer, czy Google itp. itd., bo wychodziłem zawsze z założenia i czułem się, no zresztą ja, głupio to zabrzmi, ale proszę Państwa, ja mam 42 lata, w związku z czym ja absolutnie nie jestem tym młodym grupi, który teraz chce podrywać nastoletnie panienki, tylko ja sobie przypominam nawet to dwie dekady temu, jak to wyglądało i wyglądało zdecydowanie prościej. Dzisiaj tak naprawdę nic o nas bez nas nie funkcjonuje. Ja nie mam żadnego wpływu na to, jakie kroki czynią zarówno wytwórnie muzyczne, jak i ZX, z kim się dogadują, na jakich warunkach. Mało tego, nie pytają mnie, czy ja w ogóle jestem zainteresowany. Być może słusznie, tak? No bo w końcu to jest organizacja zbiorowego zarządzania, czyli mówią naszym głosem, naszym imieniu, ale nie moim. I pewnie wielu innych również. W związku z czym nikt mnie nie zapytał o to, czy ja sobie życzę, żeby ktoś mi płacił za wyświetlanie reklam przy mojej muzyce, czy żeby była jasność, żeby Państwo wiedzieli. Ja również uczestniczę w projektach, które nie są tak komercyjne jak zespół Ich Troje. W związku z czym, mało tego, są z pogranicza naprawdę absolutnego niszu, niszy takiej muzycznej i całe życie inwestowałem w takie projekty, dlatego że wydawało mi się, że no, na tym to polega, coś, muzyka jest dla każdego. Niestety nie doczekałem się takiego momentu i dzisiaj nie mam żadnego wpływu na to, jak będzie. Chciałem się nad tym zastanawiać, mało tego, poznawałem organizacje w różnych krajach,
korzystając z tego, że mam obywatelstwo niemieckie, wstąpiłem do niemieckiego związku. Nie wiadomo w zasadzie dlaczego na początku. Tak z buntu. Tak po prostu, bo wydawało mi się, że są lepiej zorganizowani. I rzeczywiście, no, trzeba powiedzieć, no, nie da się nadrobić wszystkiego, tych zaległości, które budowały się do czasu naszej transformacji. Nie da się ich nadrobić tak szybko. Ale to jest taka stara gadka, która jest powtarzana milion razy, jest powtarzana latami. My nigdzie nie jesteśmy w stanie niczego nadrobić. Oprócz tylko i wyłącznie chyba nas samych, którzy idziemy do przodu i pokazujemy, że potrafimy, bo tworzymy. Tworzymy całą masę ciekawych rzeczy, które jeżeli nie patentami, to są chronione prawem autorskim. Akurat no, najprościej mówić mi o mojej branży, aczkolwiek prowadzę kilka projektów, w których to prawo autorskie ma również zastosowanie, a nie ma z taką pracą twórczą, autorską nic wspólnego. Paradoks polega na tym, że mnie wydawało się tak naprawdę, że ZX, to znaczy może tak, zejdźmy z tego ZX-u, żeby Państwo nie pomyśleli, że ja tutaj mówię o ZX-ie. Generalnie chodzi mi o to, że ktoś działa w moim imieniu, no bo gdybym ja chciał teraz dbać o swoje prawa autorskie, powinienem w pierwszej kolejności liczyć na państwo, no bo to państwo ustaliło organizację, która ma się tym zajmować. Ja na dzień dzisiejszy musiał poświęcić bym chyba jakieś 200% swojego czasu, żeby siedzieć na Google'ach i patrzeć, kto wrzucił jaki film, z jakiej knajpki, z jakiego koncertu, gdzie wyglądam dobrze, wspaniale, gdzie wyglądam źle, albo źle zaśpiewałem, albo nie te słowa i tak dalej, albo po prostu nie życzę sobie, żeby to było umieszczone w sieci. No ale zdając sobie sprawę, że nie mam na to żadnego wpływu, no to się z tym godzę i mówię, oj, przygodo, no taki jest ten świat. Pytanie tylko, czy powinienem wymagać. Nie wiem, czy powinienem wymagać. Mimo tego, że... Ja przepraszam, bo to absolutnie nie ma z żadnym narcyzmem wspólnego, że wspomniałem to pierwsze, drugie i dziewiąte miejsce w historii sprzedaży. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że oczekiwałem, że w momencie, kiedy ja będę w kłopotach i cała Polska mówiła o prawie autorskim w kontekście rzekomego plagiatu, jakiego dokonałem na poezji trzykrotnego mordercy, który przekazał mi w więzieniu w trakcie wizyty, gdzie dobrowolnie zagrałem tam koncert, przekazał mi poezję. Sprawa została nagłośniona. I pierwszą osobą, która się do mnie zgłosiła, to nie był mój obrońca z urzędu, moje państwo i moja organizacja, tylko był pan Józef Baran, przyjaciel Sławomira Mrożka, który stwierdził, nie, ja rozumiem, że to nie są pana wiersze, ale te wiersze są moje. Czyli więzień jeszcze komuś podkradł te wiersze. Przychodzi później prawnik. Bo ta oczywiście ja biorę pod uwagę, że sytuacja prawna się zmienia i prawnicy mają w ogóle zupełnie inne pojęcie dzisiaj o tym niż kilka lat temu. Ale w dalszym ciągu przychodzi pan prawnik, zresztą pan profesor Uniwersytetu w Toruniu, i jak obrońca tego mordercy, bez znaczenia, i przynosi płytę, na której jest moja piosenka, oczywiście płytę piracką. I ta płyta zostaje przez sąd jako dowód. No bo przyniósł to pan profesor, położył na biurku. Ja na samej płycie, jak państwo kiedyś tam może przeanalizują ten przypadek akurat, podałem, że autor jest nieznany, bo nie znałem nazwiska. Wiersze były niepodpisane, kradzione, nieistotne. Mnie chodzi przede wszystkim o jedną rzecz. Nie ma na kogo liczyć. Ja nie mogę liczyć na to, żeby ktoś o moje prawa zadbał. Sam nie jestem w stanie, bo ja chcę tworzyć, a nie siedzieć i klikać i szukać, gdzie ktoś mnie szwindluje. Bo tak naprawdę te prawa autorskie dla mnie są o tyle ważne, jeżeli ktoś sobie z tego zda sprawę i w tym kontekście chciałbym również uczulić. Nie gonimy fryzjerów, nie gonimy taksówkarzy. Zajmijmy się najpierw tymi, którzy rzeczywiście powinni nam te pieniądze płacić. Starajmy się wypracować sobie pozycję nie pod, takiego podwładnego, no bo co my możemy zrobić Google? Nic nie możemy. Nic. Co my możemy zrobić wielkim tego świata, którzy rozprowadzają naszą muzykę, czy nasze projekty, czy treści?
za pieniądze, które albo nam się wydają niegodne, albo są niegodne, albo nie pozwolą nam w przyszłości godnie żyć. Bo wbrew pozorom, mimo tego, że my artyści nie odchodzimy na emeryturę w wieku lat 67, to jest nasza emerytura. Ja wcale nie chciałem się poskarżyć, że mam 167 zł, dlatego że jestem na tyle mądry, żeby się zabezpieczyć prywatnie. W związku z czym nie będę płakał, jak przyjdzie ten 67 rok życia. Natomiast to jest, myślę, rzecz, która daje do myślenia, to 10 minut dawno minęło, więc proszę Państwa, no nie mogę się zagłębić w ten temat, a chciałbym jeszcze wiele przykładów przytoczyć. Ale prawda jest po prostu taka, że nawet jeżeli mam teraz już, ale to przegrałem zakład, dlatego mam czerwone włosy, ale jeżeli rzeczywiście Państwo, ktoś z Państwa ma mnie tutaj za błazna, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz jako autor na samym końcu tego wystąpienia. Bo przepraszam za to jedno stwierdzenie, będzie ciężko z tłumaczeniem, a Pan właśnie gra tutaj w jakąś gierkę. Słusznie. W dupie mamy konwenanse, ale być może tak już zapisane mamy w gwiazdach, że mądrości trzeba szukać u błazna. Kłaniam się Państwu i dziękuję za uwagę.